przewiduje korki na zakopiące. Wrócę mniej pasażerów, no bo jak... Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Można wybrać dystans, na którym chcemy pobiec. W Parku Skaryszewskim w Warszawie odbywają się biegi upamiętniające żołnierzy wyklętych. Organizowane są na dystansach 5 i 10 kilometrów, także na honorowym dystansie 1963 metrów. To odwołanie do daty śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka, pseudonim Lalek. Zgromadzeni na starcie biegacze mówili, że chcą oddać hołd żołnierzom wyklętym. Przede wszystkim przyszedłem pobiec, ponieważ wśród nas wiele żołnierza wyklętych, nie zawsze pozytywnie, może to bieganie nic nie zmieni, ale przynajmniej jest taką, ja wiem, jakąś deklaracją i potwierdzeniem tego, że trochę wysiłku, trochę własnej inicjatywy, troszkę dobrych chęci, złe opinie ludzi można zmienić i się o to bardzo postara. Wiecie, to jest co robić. Pięknie, nawet piękne pogoda nie pada, więc pobiegać. Ale i też warto też się porozmawiać z patriotami. Interesujemy się tutaj studiami na Akademii Sztuki Wojennej. To przede wszystkim należy oddać hołd, prawda, i pamięć, bo jednak sporo osób zapomniało o wyklętych spodomach i za zbrodniarzy. Więc tutaj jesteśmy, aby uczcić ich pamięć, oddać im hołd, podziękować im za to, co robili. Walkę o wolną Polskę. Żołnierze wyklęci stawiali opór sowietyzacji Polski po wojnie. Prezes IPN-u Jarosław Szalek, jak podkreśla, płacili za to wysoką cenę. No jednak Polacy przyzwyczaili się do tego, takiego, że to ktoś daje jakiś Bóg. To znaczy Lenin, Stalin i cały system ten komunistyczny. Dzisiaj te wielkie pogrzeby z udziałem dziesiątków tysięcy młodych ludzi są tą defiladą, a ten bieg młodych ludzi jest dowodem na zwycięstwo tych idei, tych wartości, które oni poświęcili życie. Do biegu dołączą też amerykańscy żołnierze, którzy stacjonują w naszym kraju, mówi rzeczniczka projektu Tropem Wilczym Barbara Konarska. Dowiedzieli się o idei biegu żołnierze, którzy wiedzą, co to znaczy nosić mundur. Bo my możemy sobie mówić różne rzeczy, ale oni ślubują tak naprawdę taką ofiarę maksymalną, jeżeli przyjdzie potrzeba. I oni jakby z taką największą świadomością żołnierza biegną w intencji pamiętania o polskich żołnierzach, o polskich bohaterach. Bieg Tropem Wilczym odbywa się przed obchodzonym 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Polskie Radio objęło tę akcję patronatem medialnym. Międzynarodowe lotnisko w Brukseli straciło pasażerów po zamachach w marcu ubiegłego roku. Takie informacje podają belgijskie media. W atakach na lotnisko i w metrze terroryści zabili 32 osoby. Według doniesień belgijskich mediów zaraz po atakach nastąpił gwałtowny spadek pasażerów, którzy obawiali się ponownych zamachów w Brukseli. Po kilku miesiącach sytuacja zaczęła się poprawiać, ale nie na tyle, by międzynarodowe lotnisko w belgijskiej stolicy odrobiło straty. W ubiegłym roku skorzystały z niego niecałe 22 miliony pasażerów. To o 7% mniej w porównaniu z 2015 rokiem. Wtedy port lotniczy Zaventem był na 21. miejscu na liście europejskich lotnisk z największą liczbą pasażerów. Teraz spadł na 26. Na czele tej listy są Londyn, Paryż i Amsterdam. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Lotnisko w Kuala Lumpur sprawdzone pod kątem toksycznych chemikaliów i uznane za bezpieczne, podają władze Malezji. 13 lutego na tym lotnisku gazem bojowym został zabity przyrodni brat przywódcy Korei Północnej. Pracownicy obrony cywilnej ubrani w białe kombinezony całą noc badali jeden z terminali Międzynarodowego Portu Lotniczego. Szukali śladów bezwonnego gazu bojowego VX. To bardziej trująca warstwa paralityczno-drgawkowego sarinu. Policja zabezpieczyła miejsce ataku na Kim Jong-un. Także toalety, w których kobiety podejrzane o dokonanie ataku myły ręce po kontakcie z silną substancją. Sprawdzali także trasę z miejsca ataku do kliniki przy lotnisku, którą pokonał otruty mężczyzna. Południowo-koreańskie i amerykańskie władze są przekonane, że zabójstwa dokonały dwie agentki wywiadu Korei Północnej. O zamordowanie Kim Jong-nama podejrzewane są Indonezyjka i Wietnamka. Obie kobiety są w areszcie. Za gratami przebywa także obywatel Korei Północnej. Kończy się ostatni turnus ferii zimowych. Z wypoczynku wracają uczniowie z województw mazowieckiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Całą trasę z Zakopanego do Krakowa po tej porze można jeszcze pokonać w mniej niż 2 godziny. W związku z kończącymi się feriami policja prosi o ostrożność. Apeluje do kierowców, aby zdjęli nogę z gazu, tak aby powrót z zimowego wypoczynku był bezpieczny. Policjanci czuwają przy wszystkich trasach, na których mogą tworzyć się utrudnienia, mówi Janusz Nowobilski z małopolskiej drogówki. Na małopolskich drogach jest około 3000 policjantów.
Dlatego nie ma i nie będzie miejsca dla piratów drogowych. Często policjanci poruszają się w pojazdach nieoznakowanych po to, aby być skuteczniejszym w walce z piratami drogowymi. Wzmożonego ruchu policjanci spodziewają się na Zakopiance po południu. Przed wyjazdem z Podhala warto zastanowić się, czy nie wybrać trasy alternatywnej. Najbardziej popularny objazd to droga wojewódzka 958 przez Czarny Dunajec. Wyjeżdżając tą trasą z Zakopanego dojedziemy do Rabki i ominiemy cały górski odcinek Zakopianki. Prognoza pogody. Za oknem pochmurno i deszczowo na wschodzie kraju, spadnie deszcz ze śniegiem. Temperatura do 2 stopni na Suwalszczyźnie, do 6 w centrum i 10 na Dolnym Śląsku. W rejonach podgórskich miejscami 3 stopnie. Wieje umiarkowany wiatr, chwilami jest dość silny i porywisty. W porywach do 60 km na godzinę, a w górach do 90 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Niespodzianka! Teraz w Saturnie zapłacimy twoją pierwszą ratę. Kup sobie więc smartfon Samsung Galaxy A520 za 1799 zł. Szczegóły w sklepach. Saturn. Technologia tak ma. Masz dość wiecznie szarych poranków? Bądź pełna pozytywnej energii każdego dnia i ciesz się z życia całą sobą. Wypróbuj nowość. Suplement diety Vigantoleptan Max od światowego eksperta w dziedzinie witaminy D. Suplement diety Vigantoleptan Max zawiera najczęściej rekomendowaną dawkę witaminy D, byś całą sobą mogła cieszyć się życiem. Suplement diety Vigantoleptan Max. Uśmiechem wypełnij każdy dzień. Koniec miesiąca? No to oszczędzamy. A ja bardzo lubię oszczędzać. Planować wydatki, szukać okazji, jak najmniej wydawać, a jak najwięcej kupować. Czyli na koniec miesiąca kupować w Lidlu. W Lidlu oszczędzasz, a na koniec miesiąca wybrane produkty kupisz jeszcze taniej. Już od jutra olej rzepakowy promienna jedynie 3,49 za 1 litr. Tak, 3,49. A schab bez kości rzeźnik tylko 9,79 za kilogram. Tylko 9,79. Lidl. Co tydzień coś nowego. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor LED Sharp 49 cali za jedyne 1599 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel Core, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Dwudrzwiowa lodówka Whirlpool, klasa energetyczna A+, za jedyne 999 zł. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Także dużo tych reklam, bo oni mogą na tym zarobić, wiesz. A co tam komu tam inne sprawy?